Szanowni Państwo, za nami wybory do Europarlamentu. Tu na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej uzyskaliśmy naprawdę świetny wynik. Chcę z całego serca podziękować wszystkim moim przyjaciołom z Prawa i Sprawiedliwości, ale również wszystkim wolontariuszom, którzy włączali się w tę kampanię. Dziękuję tym z Państwa, którzy przyjęliście nasze materiały wyborcze, nasze banery, nasze plakaty. Proszę Państwa, obecnie rządzący próbują i próbowali nas zastraszyć. Próbują stygmatyzować ludzi Prawa i Sprawiedliwości. Myślą, że się wystraszymy. Ich niedoczekanie. Pokazaliśmy w tych wyborach, że dla setek tysięcy ludzi znak Prawa i Sprawiedliwości, nasz program, nasze ideały to cały czas aktualna i ważna sprawa. A ci spod znaku 13 grudnia niech nie liczą, że damy się wystraszyć. Ludzie Prawa i Sprawiedliwości to ludzie o mocnych i twardych sercach, chcących walczyć o ojczyznę. I tu na Pomorzu Zachodnim na pewno nie postawiliśmy ostatniego zdania.